Witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniny miesiąca, bo to dzisiaj 10 dzień października, tak to się przyjęło w tradycji kulturze ludowej. Rafał Mościcki z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Rafale, spotykamy się przy okazji polskiego filmu. Ty na pewno jeszcze troszkę jesteś zaaferowany polskimi lamami, bo przecież festiwal filmowy cały czas trwa. Polski film jest ważny. I tam dużo polskiego materiału też jest. Więc dobrze, że też na ten szeroki ekran wkracza historia. No właśnie, dawno nie mieliśmy, od czasu do czasu w kinie światowym pojawia się ten bohater sportowiec, czy też związany ze sportem. Mieliśmy niedawno tenis, prawda? Mhm. Bo myślę o siostrach Williams, prawda? Mieliśmy Formułę 1. Od czasu do czasu pojawiają się Maradona. Właśnie piłkarstwo, czy też LeBron James, nietypowy roli w filmie. Natomiast my dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówić o obrazie, który ma swoją premierę oficjalnie, choć pokazy już były. Kulej, dwie strony medalu. No i rzeczywiście życie tej postaci to co najmniej są dwie strony medalu. Myślę w tej warstwie oczywiście życie, które poza Jerzym Kulejem. No i to postać, która wywarła też ogromne znamie na polskim sporcie. No tak, trochę tych filmów o boksie było w polskim kinie, mimo wszystko ostatnio. To jest taki leitmotiv i serialowy, i filmowy. Te bokserskie akcenty się pojawiają. Natomiast jak ja sobie sięgam pamięcią do tego, z czym moje dzieciństwo się kojarzy, jeżeli chodzi o boks, to Jerzy Kulej niemalże zawsze komentował wszystkie wydarzenia bokserskie. Zawsze był tą legendą, którą zapraszano do różnych reality show, telewizji, tej raczkującej telewizji, także to taka postać ikoniczna. Osobowość, tak. Osobowość i wszyscy, jak gdyby, moje pokolenie zna to nazwisko. Jak gdyby obudzone, jak kazano by nam wymienić boksera, to właśnie byłby Jerzy Kulej. No z całą pewnością jedna z tych gwiazd, tak jak Szurkowski w kolarstwie, tak. to Kulej na pewno w boksie. Dwa medale olimpijskie, Tokio 1964 i powtarza to w 1968 roku później, czyli w Meksyku. I z Kulejem wiąże się też taka życiowa historia ważna, o której on sam zresztą też miałem przyjemność z świętej pamięci panem Kulejem się spotkać w wywiadzie radiowym. I dla niego to było ważne, dla tego chłopaka z Częstochowy, bo tam się urodził, że nigdy nikt nie pośle mnie na deski. On zawsze mówił, to było to, choćbym nie wiem, jak się miało słaniać na nogach, to ja w życiu nie zanotuję nokautu. No właśnie, na ringu. Zresztą to, co powiedziałeś, te medale, to jest ta klamra też filmu, nie? My się skupiamy na tym złotym czasie jego, latach 60. No ale właśnie, pytanie jest, czy reżyser też nie chciał pokazać tej drugiej strony medalu, tego, czy przypadkiem Jerzy Kulej na te deski nie padał, ale w życiu. Tak. No właśnie, dokładnie. Tutaj ta sportowa część, to jest ta determinacja. Tylko zawsze ci geniusze, sportowcy, artyści, oni mają tą drugą stronę medalu, tak, drugą twarz. Myślę, że Ksawery Żuławski bardzo, bardzo pięknie ją pokazał. No i oczywiście postać kobiet jest bardzo ważna, jego żony, Michalina Olszańska, wspaniała rola. Zresztą Kulej grany przez Tomasza Wosoka też oddany bardzo, bardzo wiernie. No właśnie chciałem Cię zapytać o to, jak patrzeć na film Ksawerego Żuławskiego, bo no to jest taka postać, co by nie było w polskim kinie, bardzo intrygująca, tak bym go chyba nazwał. Tak, intrygująca, ale też jak gdyby bardzo sprawna w tworzeniu napięcia. Ja kocham jego seriale, jego poczynania filmowe, bo on to napięcie umie budować i umie, że tak powiem, bawić się z widzem w tą grę. I myślę, że to, że temat takiego boksera i takich sytuacji życiowych trafił na Ksawerego Żuławskiego, to im plus dla filmu, bo to trzeba mieć do tego podejście właśnie takie z taką fantazją, jaką podchodzi Ksawery Żuławski. Właśnie brakowało mi tego słowa. Zastanawiam się, czego użyć tu w tym obrazie i chyba słowo fantazja momentami jest rzeczywiście odpowiednim kluczem do tego. Natomiast dla Włosoka to bardzo trudne wyzwanie, bo Kulej, to o czym mówimy, nie mieścił się w pewnych ramach, prawda? Tak, nie mieści się w pewnych ramach i myślę, że to też trudne wyzwanie, dlatego że on odtwarza tę postać dzisiaj. I pytanie, do kogo ma być adresowany film, więc trzeba zrobić tak, trzeba tak zagrać, żeby ta postać stała się też autentyczna dla młodego pokolenia, nie? Bo to, że pokolenie moje, pokolenie moich rodziców pójdzie do kina, no bo to jest nazwisko, które my znamy obudzeni w środku nocy. Jak
jak mnie ktoś obudził i powiedział imię, nazwisko jakiegoś boksera, to nie byłby to Foreman, nie byłby to Lennox Lewis, nie byłby to Andrzej Gołota, jak dla moich młodszych braci, to już pewnie Gołota i Michalczewski, tylko właśnie to byłby Jerzy Kulej. No i teraz jeśli chodzi właśnie o sam film, bo trudno zmierzyć się z tematem opowiadania właśnie to, co mówisz, tej sfery prywatności Kuleja. Zresztą on, tak jak powiedziałeś, on nie krył się też z pewnymi rzeczami, które działy się w jego życiu dookoła. Był to barwny, że tak powiem, człowiek w życiu. Zresztą ta epoka też lat 60. no, i 70., prawda? Z jednej strony bardzo szara dla nas, dla naszej rzeczywistości, ale z perspektywy takiego człowieka sukcesu, jakim był wtedy Kulej po olimpijskich złotach, no to nic w Polsce socjalistycznie nie mogło się lepiej wydarzyć. To był ten koloryt. I to jeszcze boks, czyli sport walki. I tak jak sam wspomniałeś, on był mocno sfokusowany na tym, czyli żeby nie upaść na deski. Czyli czasami to takie napięcie przechodzące w sporcie no pozwala na pewne rozluźnienie w życiu. Bo i to chyba myślę, że jest ważne i też myślę, że tutaj z tym przesłaniem też reżyser do nas idzie, do współczesnego świata. Nie opłaca nam się zapominać o życiu, nie? Warto się skupić na tym, żeby w tym życiu też być sobą i też jak gdyby nie odreagowywać w życiu prywatnym, osobistym tych wszystkich napięć, stresów, które przeżywamy wykonując jakiś zawód, czy wykonując jakąś profesję. W tym wypadku to było sportowe zaangażowanie w boks. No to proszę Państwa, przyszedł czas teraz na Państwa zaangażowanie, czyli na pytanie konkursowe. Jak znam Rafała, to pewnie będzie sportu dotyczyło. Tak, no właśnie, pytanie sportowe, czyli kto ostatni dla Polski zdobył medal w boksie, bo to myślę, że jest kluczowe, bo długo na ten medal czekaliśmy. Olimpijski medal, tak. I podpowiem tylko, że chodzi o srebrny medal olimpijski dla Polski i myślę, że to jest kluczowe. I myślę, że każdy z Państwa powinien sobie poradzić z tym pytaniem. Tak, zwłaszcza, że było głośno o tym, tak. O tym medalu. Prawie złoto. Prawda? Czas na seans. Małpa.czasnaopole.pl. Piszą Państwo pod ten adres. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy upominkami od sieci kin Helios. Zapraszamy Państwa do odpowiadania na pytanie i dzielenia się oczywiście swoimi refleksjami także pod naszym filmem. Mówiliśmy o Tomku Włosoku. Ale świat Kuleja to był świat otoczony zarówno mężczyznami i kobietami rzeczywiście mocno, dużo. I też to, co Żuławski, kogo Żuławski zaprosił na ekran do siebie, też jest bardzo takie barwne, bo Tomasza Kota po Andrzeja Chyrę. Jako tam mamy papę Sztama, nie? Także tak. To jest niesamowite. No i ja bardzo lubię Michalinę Olszańską. Ona jest jak gdyby w stanie unieść taką rolę właśnie kobiety, żony Jerzego Kuleja. Myślę, że tutaj też myślę, że panie będą mogły zobaczyć, jak to wyglądało z tej kobiecej strony. No to, drodzy Państwo, film dla kobiet i dla mężczyzn, jak Państwo słyszą i myślę, że warto wybrać się na ten obraz, który jutro będzie miał swoją premierę. Rafał Mościcki, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem, a my spotykamy się już, proszę Państwa, za tydzień, ale za tydzień będziemy mieli taką małą wyliczankę dla Państwa, bo szykuje się wiele ciekawych projektów w sieci kin Helios i o nich właśnie rozmawiać będziemy. A zatem do zobaczenia i do usłyszenia.